Dzień dobry. Jako też dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jemy dobry lunch. Jako coś na szybko przygotowała. Brawo. Dzisiaj sobota, troszeczkę odpoczęliśmy w końcu i idziemy na krótką wycieczkę do świątyni w pobliżu. A ja nie wiem, co mam zrobić z tym aparatem. Coś jednak nie bardzo mi idzie nagrywanie tym aparatem Sony Alpha 7S. Zdecydowanie coś jest nie tak z ustawieniami. Nie bardzo wiem, jak go ustawić. Jest albo za jasno, albo nie dołapił ostrości. Muszę jeszcze popracować troszeczkę na tym, bo no, nie bardzo wiem, co mam z tym zrobić. Więc wracam do mojego starego aparatu na dzisiejszy odcinek. Tutaj mamy nasz lunch, sałatka, pomidorki i to kurczak z serem. To już jest kupione gotowe. My zamawiamy z takiej firmy Pal System i oni nam przysyłają właśnie już taki zestawik. Wystarczy usmażyć. Takie niezłe jest, no i w miarę zdrowe, oni tam to wszystko przygotowują. Ajko wczoraj kupiła takie fajne słodycze. Ajko, co to jest? Sweet potato. Sweet potato, słodki ziemniak. On się ją. Dobra, mięciutki w środku. Ajko, szybciutko. Idziemy, idziemy. Ajko, szybko, szybko, idziemy. Spieszymy się na autobus. A dzisiaj mecz będzie u nas pod domem. Chuligani Real Reds przyjeżdżają. Widzę. Ła, ale tłok już jest. Dajcie mi znać w komentarzach, jakbyście chcieli, żebym poszedł na taki mecz. Pokazał wam, jak wygląda. To już chyba nasz autobus tam czeka. Od razu widać, że jesteśmy na wsi. Tu jest duża stacja. Obok stacji nic. Parkingi, domy mieszkalne. Trochę autobus się zrobił dość pełny. Już nawet drzwi się nie zamykają na niego. Taki tłok był, że ledwo wyszliśmy z tego autobusu. No ale już jesteśmy pod Omija. Idziemy do świątyni. Daj, konande koponikto. ここ紅葉綺麗かなって来たんだけど、もう結構葉っぱ落ちてた。 何もない。 遅かった。これ何と言うの？神社？氷川神社。氷川神社。じゃあちょっと入ってみよう。紅葉があるかどうかちょっと分かんないんだけど。 Tak w ogóle to ostatnio nie było vloga, przez dwa dni nie nagrywałem nic, ponieważ przez dwa dni pracowałem intensywnie. Miałem klientów, rodzinę z Polski, którą oprowadzałem po Tokio. Pewnie kojarzycie, że zacząłem ostatnio właśnie oprowadzać po Japonii, po Tokio. To już była moja trzecia grupa w tym roku i mam zamiar to dalej promować w przyszłym roku. Okazuje się, że sporo osób nie znajduje przez vloga, przez mój kanał oraz bloga i proszą mnie po prostu o to, żebym ich oprowadził po Tokio, poopowiadał, potłumaczył i z chęcią to będę robił. To jest taki mój dodatkowy, powiedzmy, nowy biznes, który chciałbym rozwinąć nieco bardziej w przyszłym roku. できた神社と言われてるので、多分日本でも最も古い神社の一つだと思いますね。
Aj konande kodomoga oi. Naka kawaii kimono o kiteru kodomoga mechcha kyo okute. Doushita no? Chichigo-san no jiki datta ne. Chichigo-san tteu no wa kodomo ga 7 sai, 5 sai, 3 sai. Dakara 7-5-3 sai no toki ni jinja ni kouyatte ano omowari ni kitte buchi ni seichou shiteru koto wo ma kansha shite oiwai suru tteu youna gyouji desu. ここは、長寿舎といってここでまず神社に入る前に手とか口の中を洗って身を清めてから神様にお会いするそういう場所です。Na szczęście zostało jeszcze trochę czerwonych liści w świątyni. Martwiliśmy się, że już nic nie będzie. Widzicie? Jeszcze są? Wszyscy oczywiście robią zdjęcia, bo to jest po prostu hit sezonu. Kirei da ne, Aiko. Hito mo oishii. Minna momiji no shashin totteru. Tutaj mamy ślub. Gratulacje. Omedetou gozaimasu. Ja kore kara kamisama ni omaji shimasu. Aiko, 日本人こんな神社で何を祈ってて、まあ自分の個人的なお願い事とかしてる人もいると思うし、まあ仕事がうまくいくようにとか、なんか結婚できますようにとか、そういうのをお祈りしてる人もいると思うし、私はでも基本的に初めて来た神社とかだと、まあ自分の住所、名前。心の中で言って、今日は初めてここに来ました。よろしくお願いしますぐらいの感じ。何買うの？おみくじ引きます。ここ？入れて。どうか神様のアドバイスをいただきます。じゃあ日本人はこういうおみくじとかまだ信じてる？信じてる人も多いと思う。あいつ結構信じてるね。結構当たってる時もある。じゃあ開けて。じゃあおみくじ開けてみます。吉。吉？吉は普通ですね。普通？ああ。失礼して。あたけ。スワブ。まあもちろん持って帰りたい人持って帰ってもいいんだけど。まあこうやって神社の境内に結んでいくっていう習慣ですね。じゃあ最後にアイコに聞きたいのは、実際日本人が神様に信じてるか。神様のこと信じてる人は多いと思います。もともと日本人は、昔神道を信じてましたね。そのアニミズムみたいな形での神道が昔あって、自然の中の川とか山とか海とかに、全部神様が宿ってるという考えでした。八百万の神様といって、それだけたくさんの神様が日本にいるっていうふうに考えてましたね。ただし6世紀になって朝鮮半島の方から仏教が入ってきて、そこでその政治家の間で仏教派と神道派と戦いがあったんですが、最終的に仏教派が勝って、でそれで一気に仏教が日本中に広まりました。神道もそれまで通りに存在していたので、日本人は仏教と神道を、まあ、両方信仰してきたっていうことになりますね。例えば今では私たちは生まれた時はお宮参りといって、神様のところに赤ちゃんを連れてってご挨拶するということをしますね。あ、神社ですね。神社の神様にご挨拶する。ただし死んだ時はお寺からお坊さんが来てお経を唱えてもらったりして、でお寺にあるお墓に埋葬されるっていう風な流れになってますね。始まりは神道で、まあ、その間もいろいろあって、
神道だったり仏教だったりで死ぬ時は仏教って形の人がほとんどですね。でも日本人は基本的には無宗教って答える人がほとんどだと思います。でも神様のことは信じてますね。ちょっと変な話かもしれないんですけど、でもそれは多分そういう、まあ、仏教とか、神道、あとあるいは、まあ、キリスト教も入ってきて、クリスマスには私たちクリスマスにお祝いしますし、そういろんな形の宗教が入ってきてる中で、形にはあまりこだわってないんじゃないかな日本人はと思いますね。まあ、どんな宗教であれ神様はいるので、その神様に対して感謝しましょうっていうような気持ちがあると思います。Teraz pytanie, czemu wszyscy napierniczają w telefony przed świątynią? Po obu stronach. Wszyscy. Ajku. Pokémon? Co to jest? Pokémon? Pana, panna. No, jaka inna, słuchaj. Inna. Jaka inna ma. すごいスピードでなんかタップしてるしか。入り口の前も。ちょっと逃げよう。